Siedzi. I szczupak. Witam wszystkich serdecznie. Mamy dzisiaj 25 grudzień. Jesteśmy nad wodą, już myślę znaną wszystkim. Już kilka razy się pokazało na kanale. No i co? Znowu dzisiaj szukamy okoni. Szczerze mówiąc, na to nie liczę. Może jakiś szczupaczek się trafi. No zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Na razie.
super. Wydaje. Albo coś za bok. Szczupak to całkiem fajnie może być. Szczupak ta. Pysk. Całkiem przyzwoity. Taki szczupaczek. 50-taczek taki. Dostał upoku, ale mam nadzieję, że mu nic nie będzie. Bardzo fajnie chodzi. Opuszczamy. O! Ładnie. Jak widzieliście, udało się dzisiaj złapać szczupaczka. Taki pod 50 cm. Bardzo silny, bardzo mocny. Mimo, że trochę dostał, to odpłynął z przytupem, że tak powiem. Ważne, że coś się zadziało, bo ostatnio tutaj dawno nic nie miałem. Ryba ręką śmierdzi, o to chodzi. Ryba w wodzie. No i co? Chciałbym Wam wszystkim podziękować za oglądanie, za oglądalność przede wszystkim. Bardzo mnie to cieszy. No i oczywiście za subskrypcję. To jest jedynie motywacja do działania. Co więcej mogę Wam powiedzieć? Od 1 stycznia ruszamy z nową serią filmów. Filmy będę nagrywał przede wszystkim na rzece Pstrągowej. Pstrąga jest tam ciężko złowić, ale samo bycie na tą dziką rzeką jest piękne. Piękne tereny. Piękna rzeka. Mam nadzieję, że uda mi się w styczniu coś złowić, jeżeli chodzi o pstrąga. Nie wiem. Zamiar jechać na trocie, ale odpuściłem jednak. Wolę sobie za Pstrągiem polatać. No tak, takie ta seria filmów będzie trwała pewnie gdzieś do kwietnia, maja. Może w kwietniu już gdzieś, pod koniec kwietnia gdzieś ruszę za Okoniem. Prawdopodobnie tutaj odwiedzę ten zbiornik. Bo kwiecień, maj bardzo mi się sprawdzał. Jeszcze nie nagrywałem filmów. Bardzo fajne Okonie mi tu wychodziły, takie pod 30. Regularnie przede wszystkim. No mam nadzieję, że następny sezon będzie ok. A w tym sezonie to jest pewnie już ostatni wypad. Planowałem jeszcze na żwirownię pojechać, ale wątpię, żeby mi się to udało. Także dzięki bardzo za oglądanie i na razie.